Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem zrobić taki mały update z racji postawienia, dostawienia kolejnego zbiornika. Mamy dwie półeczki już pełne. Do tego jeszcze jedno akwarium stoi na komodzie z perelkami i tam pewnie zostanie. Parę zdjęć rzucałem z zakładania tego zbiornika na Facebooka, także chętnych i ciekawych zapraszam. Shrimptube na Facebooku, można sobie zerknąć. Zbiornik zalany na podłożu Benibachi Normal, filtr Hamburg Pad Mini, trochę zieleniny z reszty zbiorników, 8 litrów wody, około może 10, nie wiem, z dojrzałych zbiorników, reszta zmineralizowane RO mineralizatorem Salty GH+. No, biję się z myślami, co tam wrzucić do tego zbiornika. Tak myślałem właśnie, żeby poselekcjonować te super krystale redy, co mam. Sporo dosyć jest fuli i one stripe'ów. Myślę, żeby je tam wrzucić. Co lepsze. I niech się mnożą. Z drugiej strony biję się z myślami, żeby zacząć tam krzyżować krewetki typu Pinto i Steel Blue. I zobaczyć, co z tego ciekawego wyjdzie. Samo trzymanie krewetek już mi po prostu nie wystarcza. Kupić krewetki i trzymać je, niech się mnożą. Można i tak. Ja bym chciał czegoś więcej. Nowe doświadczenie przede wszystkim. Co więcej, no myślałem nad chłodzeniem tych zbiorników. Upatrzyłem sobie już wiatraczki. Termoregulatory również znalazłem. W niewygórowanych cenach. Co więcej, mam jeszcze w sumie dwie półki wolne i na pewno jedną zapełnię. I zastanawiam się, czy wrzucić tam jedno duże akwarium, czy też może dwa większe, czy kontynuować trójki na półkę. Zawsze to nowa odmiana krewetek więcej. Ewentualnie kolejne zbiorniki do mieszania, do krzyżowania krewetek. Może uzyskamy coś ciekawego, coś fajnego. Nad takim projektem również się zastanawiam. Nie ma tego wcale dużo na YouTubie. A myślę, że sporo osób byłoby ciekawych, jak uzyskać dane odmiany samodzielnie, niekoniecznie kupywać od kogoś. Sam jestem jeszcze w tym, że tak powiem, laikiem, dopiero czytam, doinformowuję się. Myślę, że byłoby to ciekawe doświadczenie. Co mogę powiedzieć więcej? W sumie to się nic więcej nie zmieniło. Nic ciekawego tu się nie dzieje. Zbiornik jeszcze dojrzewa. Myślę, że dam mu jeszcze z tydzień i pomierzymy parametry. Zobaczymy, co tu się będzie działo. No i zobaczymy, co tam wpuścić. Może już jakąś decyzję podejmę. Nie jest ona łatwa. Kurczę. Miejsca nie mam za dużo, a no te krzyżówki jednak trochę tego miejsca by zabrały. Ewentualnie mogę robić takie porodówki ze zbiorników. Dopuszczać w kotniku samca konkretnego i konkretną samicę. I jak za jajczy wrzucać już do celowego zbiornika, no i oglądać efekty, tak. Ewentualnie robić to w jednym zbiorniku wszystko, również dobierać sobie samca i samicę i wtedy efekty odławiać, tak. To, co fajniejsze będzie do kolejnego zbiornika, no i dalej próbować krzyżować, tak. To też jest jakieś wyjście. No i zawsze te zbiorniki są w zanadrzu. Możemy coś pomyśleć, pokombinować innego. Co by tu więcej Wam jeszcze powiedzieć? No może lepiej wyjdzie, jak Wam pokażę po prostu. Tak wyglądają Crystal Redy. Jak widzicie, lata trochę One Stripe'ów. Są i fule.
Trochę tego jest. Tam z tyłu też są. Wyżej na mchach też są. Nie wiem, czy to będzie widać, czy to nie będzie widać raczej. Straszne są refleksy. Tutaj jest miksior. Tutaj cały czas noszą, nie przestają. Sporo kępa mchu. Ta jest ciekawa. Pinto. O, i tam jedzenie uciekło, kurczę, nie będzie widać. O, jest tu z przyczajki, je weźmiemy. O, tutaj są one stripy i są chyba ze 2-3 sztuki two stripy. Nie najgorsze. A tutaj mamy perelki. Tych jest zatrzęsienie. Jest tego pełno. A miały przestoju chyba ze 3 miesiące. Myślałem, że nic z tego nie będzie. A teraz też nosi każda po kolei. Samic naliczyłem chyba z 5 albo 6 i noszą na zmianę cały czas. Także robaków jest, nie wiem ile jest, jest ich dużo. O, tam jakiś mam brzdąc pocina. Tam jedzenie uciekło, kurczę, też nie będzie widać. Chyba najlepiej funkcjonujący zbiornik, jaki mam. Tu w ogóle nic nie wkładam, nic nie dotykam. Prowadzi się swoim życiem. A tam na ścianie chyba największa, największy ślimak, jakiego posiadam. Od samego początku tego akwarium on tu pływa. Zatoczek różowy. Zobaczcie, jaki wielki. Siedzę w tym mchu tam, kurczę. Jeszcze raz rzut tutaj na miks. Crystal Redy. No i tyle. Pozdrawiam i do następnego. Cześć, czołem.